Siema w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj tak inaczej, po prostu od razu z kombajnu. I pewnie się zastanawiacie, czym ja jadę, a tak dokładnie jadę sobie kombajnem pożyczonym od sąsiada. Niestety nasz kombajn nie wytrzymał żniw, wiadomo, że to było stare, zardzewiałe i zepsute. Napiszcie hashtag na prawo, ja wam przypnę serduszko do waszego komentarza. Ten filmik oglądacie w środę, także też zapraszam od razu na live'a i zostawcie łapeczkę w górę. Plus jakiś komentarz, żeby było dla zasięgu, bo wiadomo, że zasięgi YouTube'owe są... Jak tu jest słabo, to one są tam jeszcze z 10 albo 100 metrów dalej. Dojechaliśmy tutaj, po prostu nie chcę zgasł, po prostu nie chcę już dalej jechać, no i trzeba po prostu ogarnąć to wszystko. Ze względu na to, że mamy już dosyć późno, bo jest 18, chciałem dzisiaj wszystko wykosić, to bo na przyszły tydzień nadają burze. Dlatego zostały nam tylko i wyłącznie dwa pola i robimy sobie kombajnem sąsiada. Mówiłem, że pożyczę na mniej więcej 2 godziny, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. I taki plan mamy, dlatego miejmy nadzieję, że dzisiaj w dzisiejszym odcinku się ze wszystkim wyrobimy. Ja zapraszam już was teraz wszystkich na Instagrama. Dlaczego? Ano dlatego, że na 10 tysięcy osób będzie wydana mega, to może mało powiedziane, świetna, mega polska mapka, którą już znacie, ale do 19 jeszcze jej nie doświadczyliście, chociaż dostawałem mega dużo pytań, kiedy ona będzie do 19 wydana, to tak, jest właśnie konwertowana do 19, mordeczko, i będzie na twoim komputerze. Wystarczy, że zaobserwujecie mnie na Instagramie. No i tyle, wystarczy jeden raz kliknąć. Jeżeli macie znajomych, też możecie podesłać im mojego Instagrama, zawsze to fajnie, link macie oczywiście w opisie. I niedługo jakiś konkurs, oprócz mapki na 10 tysięcy osób na Instagramie będzie konkursik, w którym będzie można coś wygrać. Nie wiem dokładnie co, najprawdopodobniej jakieś gadżety, bo na farmingu aktualnie się już konkursów, no tak średnio opłaca robić tak naprawdę, bo był gdzieś tam darmowy, także można już z tego troszeczkę zrezygnować. Header mamy 4 metry. Jest to New Holland. 50-50. Nie wiem, może jakiś eksport do Brazylii, bo jest tutaj flaga Brazylii, także naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi, ale najprawdopodobniej jakiś to eksportowany, no albo oryginalny, no to nie wiem. Ja się na tych New Hollandach za bardzo tam nie znam. Pierwszy raz w ogóle z takim New Hollandem, no jak ze złomu, można powiedzieć, mam do czynienia. Także właśnie sami widzicie, że za dużo na jego temat też nie jestem w stanie wam za bardzo powiedzieć. To nie wiem, jak tą słomę będziemy zbierać, bo ja prasy przecież nie mam, ale może ktoś tam to sprasuje, albo po prostu sobie prasę pożyczymy od znowu jakiegoś sąsiada. Ten sąsiad też ma taką starą Sipmę, to może akurat się uda. Jeszcze inny ma Forschmitta starego, to też może coś tam się ogarnie, a może sami coś kupimy już po tych żniwach, jeszcze to się uda sprzedać. Wszystko się ogarnie w czasie. Też dużo pytań jest o Rolmaszowo V2, bo gdzieś tam pokazywałem wam tą mapę w fazie tego, że ona jest w produkcji. Tylko tyle, że ta produkcja chyba stanęła, z tego co wiem, Rolmasz chyba nic nad nią nie robi. Wziął się za konwertowanie, czy tam za przerabianie jakiejś tam innej mapki i nie wiem, co z tego tak naprawdę wyniknie. Jeżeli chodzi o tą mapę, to ja bym się nie spodziewał Rolmaszowa V2, a na pewno nie czekał na tą mapę, bo nic się nad nią nie robi, także... Na razie lepiej nie czekać, po prostu może kiedyś wyjdzie, a może nigdy nikt jej po prostu nie będzie tam robił. To jest nie wiadomo, tam już stoi sobie 30 z jedną przyczepą. No i na jedną przyczepę i tak tego wszystkiego się nie uda zrobić. Ciekawe, ile nam wyjdzie tutaj zbiorniczka, jak widzicie. Fajnie się robi tym kombajnem, tu już cień jest powoli coraz bardziej. No pogoda jest jak na razie spoko, tu już widzę, że już jest dosyć dużo zbiorniczka, jak na kurde... Taki kombajn, co nawet możemy o wyjść i wam mogę leciutko to pokazać. Widzicie? Nie mogę wam tego pokazać jednak, nie mogę się jakoś tam dostać, ale mniej więcej widzieliście. Także tak czy siak dosyć sporo. Dobra, to już nam wyjdzie na... Tak czy siak w to i z powrotem tylko, czyli taki przejazd na 4 razy. Tak w skrócie mówiąc, też to pole no nie jest nie wiadomo jakich wielkich rozmiarów. Tamten kawałeczek jest też nasz, gdzieś będziemy tutaj agregatem niedługo jeździć, obornik jakiś na pewno będziemy robić. Czemu tak długo nie było tej serii? Zapomniałem ją nagrywać tak naprawdę i to jest jedyny powód, dlaczego tej serii nie było. Tylko ten powód. O, widzicie, już mamy 100%. No i też teraz ruszyły live'y. Można na live'ie wysyłać donaty, jest nowa strona do donatów. Zbieramy tak dokładnie na cele, które no, pomagają w rozwoju kanału, tak w skrócie mówiąc, tak, że gdzieś tam cele dotacji są inwestowane w kanał, żeby to wszystko jeszcze lepiej wyglądało. Teraz będziemy zbierać na kierownicę, plus jeszcze ramię mikrofonowe, żeby jeszcze takie coś, żeby nie było szumów słychać, czy takich coś takiego, no nie? Tam pewnie usłyszeliście to tak bardziej
jakie nie powinno być, żeby takiego czegoś nie było. Także cel dotacji będzie na to ustawiony na pewno. A my sobie wlatujemy teraz pod kombajn i sobie sypiemy. Za dużo tego zboża pewnie nie będzie, bo ja obstawiam, że ten kombajn też dużego zbiornika nie ma, tak dokładnie nie wiem jakie, bo nie pytałem tego sąsiada. No ale taki gracik troszeczkę, co tu jest? Sperry, tak? Sperry, tu jest napisane Sperry, takie dwa ry. Tutaj jakaś jest tabliczka, nie wiem z czym ona jest związana. No opony też jak widzicie, z tyłu takie troszeczkę bardziej łyse. Z przodu gdzieś tam jeszcze jakoś się trzymają, chociaż ten środek nie wygląda też na jakiś mega rewelacyjny. I powiem wam, że długo sypię. No i wracając do tematu, bo tam powiedziałem tylko i wyłącznie o tych donate'ach, ale top 10 osób, które wysyłają donate'y aktualnie po dzisiejszym live'ie, czyli poniedziałkowym, żeby znaleźć się w top 10, wystarczy wysłać chyba tam 4 złote, czyli żeby być na 10 pozycji. Dostają te osoby cały polski modpack, całą niewydaną mapę, w sumie mapę, która ma niewydane gospodarstwo. No i możliwość grania ze mną na streamach, na tej właśnie mapie i modpaku. Dlaczego mapa nie będzie dla wszystkich? To też jest takie pytanie. Dlaczego modpack nie będzie dla wszystkich? Ano dlatego, że jest zakaz dodawania tych modów do modpacków, czy tam zmieniania linków, czy tam wydawania ich, wiecie o co chodzi. Dlatego dla wszystkich to no nie będzie, bo nie wolno. Mapa ma zakaz edycji, także też jej dać dla wszystkich nie mogę. Także zostaje tak naprawdę tylko i wyłącznie ten sposób, żeby dostało tą mapę 10 osób, czy tam zwiększymy może do 15. Zobaczymy tak naprawdę ile będzie donaterów. Tak to wygląda. Po dzisiejszym live'ie tych donate'ów było dosyć sporo, za co wam dziękuję. Zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Miejmy nadzieję, że się uda nazbierać na tą kierownicę jak najszybciej. I będziemy sobie ogarniać taką, jak to nazwać, może taką większą płynnością grania, bo mimo wszystko kierownica da nam taki efekt właśnie takiego płynnego skręcania, co moim zdaniem będzie dosyć fajną opcją, szczególnie gdzieś tam na tych polskich maszynkach, które dadzą właśnie taką fajną funkcję. Jeżeli chodzi o kierownicę, no to najprawdopodobniej też nie chcę ustawiać celu dotacji jakiegoś, nie wiem, 1000 zł czy coś takiego, bo takiej kierownicy i takiego ramienia na mikrofon drogiego aż no nie potrzebujemy, tylko będzie raczej G27, kierownica dosyć znana, bo jest G29, to jest chyba najnowsza, ale ona tam kosztuje około 800 zł, a G27 gdzieś tam się uda najprawdopodobniej, no z tego co słyszałem, za 500 zł może dorwać, także będzie to dosyć dobra okazja, plus 200 pewnie na to ramię z tym popfiltrem, czyli plus minus tam 700 zł cel dotacji będzie ustawiony. A bo to jest w ogóle ten, to jest szybka na to, żeby mieć podgląd jak to mniej więcej wygląda sobie w środeczku. No i powiem wam, że przyjemnie się tym jeździ, bo jak widzicie jedziemy 6 na godzinę. Jest to prędkość taka, no chyba odpowiednia jak na kombajn. Dobrze, że jest coś takiego ustawione, a nie się po prostu jedzie jak głupi, tak jak tymi bizonami czasami się jeździ, że to pędzi ci o tako po prostu i leci cały czas. Tak to wygląda. Dobra, ja sobie jeszcze od razu tutaj, no ale w sumie nie będę tutaj o tako wysypywał, bo tak czy siak tam jest inna uprawa na tamtym polu. Będziemy musieli sobie wziąć drugą przyczepę. Dobra, wyłączmy sobie, żeby tutaj z niewłączonym jechać. Weźmy sobie to, wysypmy. Ile tam nam jeszcze tego zbiorniku w ogóle zostało, to tyle się już tego wysypie. Nawet nie wiem ile tutaj jest dokładnie aktualnie. No 60%, myślę, że około 70% na pewno uda się dobić. No już jest 70, także powiem wam, że jest dosyć spoko, jeżeli chodzi o to pole, to też nie są wartości, wiecie, nie wiem, 20 ton czy coś takiego, no bo to jest małe gospodarstwo, ale tak czy siak gdzieś tam można chyba być zadowolonym z tego. Dobra, mamy 0% pszenicy w zbiorniku, wow, o chciałem, dobra. Lecimy sobie i powiem wam, że nie wiem, którędy będzie szybciej, moim zdaniem będzie szybciej koło gospodarstwa pojechać. Przez tory nie przepierdzielimy, można było tamtędy próbować. Tu polami nie dojedziemy, bo tam też jest zasiana i są drzewa. No tutaj ten kombajn stoi, ja jeszcze gdzieś tam wieczorkiem będę go naprawiał, bo coś tam może samemu uda się nam pokombinować, bo to raczej nie jest temat na jeden, gdzieś tam nie wiem, godzinkę już to jest naprawione, tylko trzeba będzie troszeczkę dłużej posiedzieć. Gorzej jak będzie trzeba rozbierać silnik całkowicie i coś tam kombinować w środku, to już bardziej skomplikowane są prace, będzie trzeba dzwonić po jakiegoś osobę, co się
dosyć dobrze na tym znasz, by tutaj maniany jakieś nie odwalić, po prostu żeby to było dobrze zrobione. Chociaż tak nie wiem, czy ten kombajn będzie nam służył na kolejnych żniwach, bo powiem wam, że po pierwsze ciężko jest kosić nim, wam też się ciężko... Wow. Wam też się ciężko ogląda to, jak się nim kosi, bo tam jest mega przyciemniana kabina i po prostu jest bardzo mało widać z tego, co się robi na tym polu, prawda? Ja mam takie samo wrażenie, może na... Jak się gra, to aż tak mega bardzo tego nie widać, ale później na odcinku jest to... No po prostu to mega ciemne, że tam prawie zboża nie było widać. Także trzeba sobie zrezygnować z tego kombajnu. Myślałem, że on fajnie będzie wyglądał. Może i kwestie wyglądowe są spoko, ale jeżeli chodzi o jakość grania tym wszystkim, to już tak troszeczkę jest słabo, a nawet tragicznie. Oj, o, patrzcie, jak to jest wszystko ładnie poustawiane. Tutaj, jakby jeszcze więcej maszyn dojdzie, to jest też takie bardziej nowsze gospodarstwo. Też fajnie ono wygląda i jest takie bardziej przyszłościowe. Może maszyny są słabe, ale gdzieś tam gospodarstwo jakiejś tam jakości lepszej troszeczkę jest. I teraz pytanie, czy tu jest jęczmień, czy tu jest pszenica? Bo jeżeli tu jest pszenica też, no to ja mogę sobie podjechać też i wiadomo, że tamtą przyczepą i też będzie git. A jeżeli tu jest jęczmień, to raczej nie mamy na to szans. Tylko że mi się zdaje, że to jest pszenica mimo wszystko, wiecie? Tak jak mówiłem, czyli pszenica, bo to już widać z daleka. Znaczy z daleka, no tak jak się podjedzie bliżej, no bo tak z daleka no to nie widzisz, co to jest, ale widać to po tych, po końcówkach, że to jest pszenica, nie jęczmień, bo jęczmień ma takie bardziej szersze, takie, no, nieważne, ale wiadomo, o co chodzi. No i tutaj kolejny raz pole mamy takie nie za duże, jeżeli tam nam zeszło tak plus minus 10 minut, to na tym polu też nam wyjdzie około 10 minut i tamtą przyczepą sobie podjadę, to z tych dwóch kawałków myślę, że jedna pełna przyczepa powinna wyjść na spokojnie tutaj. Ale to ładnie wygląda. Mi się ten... Nikola, podoba mi się tak, no nawet ładnie wygląda, prawda? Może to nie jest jakościowo dobry, ale wyglądowo naprawdę na stare gospodarstwo jakieś jest dosyć spoko. To jest w ogóle jakaś droga, czy co to jest o tu? No tak jakby dojazd był, prawda? Gdzieś od tego pola, że można sobie przejechać na to, bo tak jest zostawione to wszystko. Patrzcie, jak to wygląda jako bestia, no nie? Ładnie, ładnie. I cyk, zawracanko. No i tutaj chyba nam nawet na... Nie, no też nam wyjdzie na 4 razy. To powiem wam, że ta szerokość robocza... szerokość robocza, może headera, no to wiadomo, nie, się nie zmieniła, ale szerokość pola jest taka sama chyba jak tam. Bo też tam wyjdzie nawet tak troszeczkę będziemy jechać z zapasem, bo... Może pół headera będzie to obejmowało, czyli tak 3,5 przejazdu można liczyć. Wiadomo, że i tak czy jak będziemy musieli pojechać w to i z powrotem, ale można mniej więcej tak sobie to liczyć. A tu już pewnie jest... Nie ma jeszcze do tego paska w zbiorniku, a myślałem, że już coś tutaj będzie, jak pojedziemy w to i z powrotem. Chyba tam to pole nawet było troszeczkę dłuższe. Czyli tutaj chyba dwa zbiorniki z tego nam nie wyjdą. Czyli lipa. Zbiornik to jest chyba 2,5 tysiąca litrów. Tak? Tu jest 50% dopiero, to jakie tu nawiezienie było słabe. To nam z tego pola wyjdzie jeden zbiornik. O Boże, to słabo. Naprawdę tragedia, to tamto pole ile lepiej było nawiezione w porównaniu do tego, to jest niebo a ziemia. O 50% chyba, czy tam o nawet stukrotność. Tamto było lepiej nawiezione, to jest dużo, to jest naprawdę dużo. Tylko kurde ciekawe, czy to... Chyba to pole, jak zaczynaliśmy grę, to ono było już standardowo urośnięte i było nawiezione na 0%. Przynajmniej tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy do pewności. Nie, no nawiezienie jest na 50%, to tam było na 100%, czyli o dwukrotność tego tam mieliśmy zysku. Tak byśmy to mieli na 0 nawiezione. A może jakby tu było na 0, a tam na 100, to by było... Nie wiem nawet, nie mam pojęcia, ale w każdym razie... tutaj zbiornik nam jeden powinien wyjść, czyli no może nawet i przyczepą nie będziemy musieli tutaj przyjeżdżać, bo się uda wszystko ładnie zrobić. Kombajn na razie zostawię u siebie, już dzisiaj nie będę jechał oddawać, tylko po prostu sobie już jutro pojadę to wszystko oddać. Jeżeli mam linkę na gospodarstwie, to pojedziemy sobie od razu przyciągnąć na ten kombajn, będziemy go robić w garażu, albo przynajmniej pod wiatą, w razie jakby deszcz złapał, żeby tam nic nam nie zamokło.
Dobra. Fajnie się jeździ, przyjemnie się. Naprawdę, jeżeli chcecie mieć jakiś malutki kombajnik na jakąś waszą polską serię, czy po prostu, żeby sobie pograć, to moim zdaniem ten kombajn jest godny polecenia, bo naprawdę gra się nim przyjemnie, kosi powoli, co jest też takie dosyć zbliżone do jakiegoś, do jakiejś tam realności grania sobie na takich malutkich maszynkach. Przestrzeń jest spora, no ale najbardziej to jest ciekawe, że tak jeździ wolno. No można naprawdę realnie sobie tak pokosić, bo z taką prędkością gdzieś w prawdziwym życiu się jedzie, może nawet i troszeczkę mniej niż te 6 na godzinę. Zależy też jaka maszyna, no ale takim starym gratem to raczej wolniej powinno się jeździć. Może i wyjdzie nam cały zbiornik na 91%. Tu nie ma 2,5 nawet. Tu jest chyba 2,100. 2,150 może. Albo 2,200. Albo 2,180. Co w ogóle jest zaskoczeniem. Dobra, idziemy sobie po przyczepkę i lecimy sobie znowu tą samą drogą. Pszenicę sobie weźmiemy na gospodarstwo, wysypiemy sobie do stodoły. Na pewno nie będziemy gdzieś tam tej pszenicy sprzedawać, mimo że, no chociaż miałem mówić, że jedną przyczepę można sprzedać, ale no co, nic to nie zostanie, jak tu będzie z tego, z tych dwóch kawałków jedna przyczepa, no leciutko ponad, no bo tutaj jak damy te 2,200, to będzie tam ponad, to może jakieś jedną przyczepę sobie zostawimy, a resztki po prostu sobie sprzedam, to i tak gówno będzie tych pieniędzy, ale coś tam przynajmniej leciutko, delikatnie nam wleci na nasze saldo. Też się lajtowo fajnie jeździ po tych drogach, bo kurczę, tutaj nie ma ruchu ulicznego. Na niektórych mapach jest ruch uliczny, a na większości jest ruch uliczny. No to czasami ten ruch tak źle ludzie to robią i po prostu on jest zbagowany lekko. Dlatego moim zdaniem tutaj się przyjemnie jeździ to bardzo. Jak nie ma, jedziesz ze środkiem, nic ci nie przeszkadza. Chociaż raz na jakiś czas, jakby jakiś traktor jechał, to też było fajnie. Byłoby to dosyć bardziej urozmaicone niż tak, że nic kompletnie nie ma. No ale to nie można mieć wszystkiego. A gdzieś widziałem jakieś mapy, że ludzie dodawali po prostu ruch, tak jakby do samochodów dodawali jakieś tam traktory, które też sobie jeździły od czasu do czasu i fajnie to wyglądało. Naprawdę spoko, opcja moim zdaniem, także godna polecenia. Mogliby to dodać oryginalnie w farmingu, bo w końcu jest to gra o rolnictwie, czyli jakieś tam traktory po drogach powinny jeździć, albo nawet muszą jeździć. No to pole fajnie wygląda, tylko tutaj też przez tą rzeczkę trzeba się przebijać. Ale tam akurat przejazd jest zrobiony. Wąski, co prawda, ale jest zrobiony. Dobra, mniej więcej mamy podjechane. Możemy sobie już to rozłożyć. Ale byczek. No fajnie, fajnie to... Czy byczek, no... Mały, ale fajnie to wygląda. Tak na tle tego wszystkiego, jakby sobie fotkę zrobić. Tylko boję się, że mi nagrywanie się spierdzieli, jak tu zrobię fotkę. Ale możemy spróbować. Miejmy nadzieję, że te, nie wiem, jeszcze tam z półtorej minuty odcinka nic się po prostu nie stało i nie będzie jakiejś tragedii. Ja sobie tutaj kończę to kosić i lecimy sobie już na gospodarstwo. Ile nam zostało? A nie, no i trochę na sprzedaż będzie, bo tutaj tam prawie 1600 będzie na sprzedaż, nawet więcej niż 1600. Może 1650 nawet w porywach. Także są to dosyć dobre wartości. Jak to wygląda, nie udało się nam wykosić tego po całości. I cyk. No to logo w ogóle jest jakiejś tej, albo jakaś pszenica, albo jęczmień jest na logu. No tak dopiero skojarzyłem w tym New Hollandzie. Tak wcześniej jakoś nie zwracałem na to uwagi. Okej. Okay. Wykoszone, rurę sobie złożymy. Tylko wyjdźmy sobie, wyłączmy sobie chudy, bo ja z chudami ogólnie grać nie lubię, ale z racji tego, że to przy żniwach, jak otwierasz tą rurę i jest też na O wysypowanie i właśnie wyłączanie czy włączanie chudów, no to trzeba się liczyć z tym, że musisz po prostu się z tym bawić.
Nie ma takiego lejciku, że sobie gdzieś tam pozmieniasz, chociaż chyba, chociaż może i da się zmieniać te przyciski, ale już człowiek jest tak przyzwyczajony, to już się tak gra. I za bardzo się na to nie zwraca uwagi. To sobie wysypię na tamtą przyczepę, która jest na gospodarstwie od razu jak zajedziemy. No i kombajn będę mógł już jechać do sąsiada i odstawiać. Tego już wam za bardzo nie będę pokazywał, no bo tu już tam ponad 20 minut odcinka to i tak starczy. Sobie lekko do tyłu dajmy. Ok. No jak wiecie już, no prawie jest 18, 17.48. No i git, jeszcze tutaj będziemy mieli tam 1,5 tony ponad. Moim zdaniem żniwa, no takie nawet udane, no jakby tam wiadomo bardziej było nawiezione to drugie pole, to byśmy mieli pewnie i całą tą przyczepę, albo przynajmniej z pół. A w dzisiejszym filmie, mordy, to było na tyle. Widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale. Na razie.